Cześć Kojczaki, z tej strony Kojkoko. Wiem, że na kanale pojawiło się dużo szydełkowania. To nie znaczy, że zapomniałam o rybutkach na dietach, ponieważ dzisiaj pojawi się tutorial na to, jak rozszerzać właśnie w rybutkach na dietach, czyli pokażę Wam aż 3 sposoby na dodawanie oczek. Więc subskrybujcie ten kanał, ponieważ niedługo po tym filmie, albo chwilę przed tym filmem, pojawi się filmik na to, jak ujmować te oczka. Ponieważ jeżeli chcecie robić ze mną ubrania na dietach, tutaj już się pojawił jeden filmik na bluzeczkę szydełkową, no to właśnie, żeby te ubrania odpowiednio modelować, na przykład na ramionach, dlatego tutaj pokazuję, to trzeba wiedzieć, jak te oczka dodawać, a potem jak te oczka odejmować, żeby było ładnie. Więc jeżeli subskrybujecie, to oczywiście klikajcie w dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia. I jeżeli ten filmik Wam się podobał, wykorzystacie te techniki, no to dajcie filmikowi łapki w górę. Więc nie będę przedłużać, jak zwykle pogadamy więcej na końcu, więc zachęcam do obejrzenia całego filmiku, nawet jeżeli znacie te techniki, i udzielania się w komentarzach. Dzisiaj pokażę Wam aż 3 sposoby na dodawanie oczek, tylko pamiętajcie o tym, że są to sposoby podstawowe, które możecie modyfikować. Zaczniemy od sposobu pierwszego. Jest to sposób z narzutem. I przy takim sposobie robią nam się tutaj takie dziury. I oczywiście, jeżeli jest to efekt zamierzony, to wszystko gra. Jak widzicie, tutaj w centralnej części mam oczko. I do tej centralnej części będziemy dziergać. Jesteśmy na prawej stronie i tak jak mówiłam, to jest podstawowy sposób, czyli po prostu wszędzie, aż do samego centrum, robię oczka prawe. I tu jest moment na rozszerzanie. Jest to sposób na narzut, czyli dosłownie robię narzut na mój drut. Centralną część przerabiam normalnie. I aby było symetrycznie, po drugiej stronie też robię narzut. I do końca dziergam już normalnie. Na lewej stronie wszystko, łącznie z tym narzutem, przerabiam na lewo. I widzicie, tu jest ten narzut, ta luźno narzucona nitka. I tu jest znowu. I to sobie powtarzamy i dzięki temu mamy taki fajny efekt gałązki. Sposób drugi. Jest to sposób z nitki. I tu też jest moje centralne oczko. I te wszystkie oczka z tej strony będę dziergać normalnie, czyli na prawo. Pierwsze wiadomo zdejmuję, bo to jest oczko brzegowe. I jestem tutaj przed tym centralnym oczkiem. I jak widzicie, jak to mocno rozszerzę, to tutaj po środku pojawiła mi się nitka. I ja tą nitkę wciągam na mój lewy drut. I jeżeli ją po prostu wrzucę tak jak teraz, to mi się tu zrobi minimalna dziura. Ona będzie widoczna jak te tutaj. I my ją sobie tutaj tak narzucimy. Centrum przerabiam normalnie. I po lewej stronie robimy tak samo, czyli narzucimy sobie tą nitkę i tutaj pokażę Wam, jak uniknąć tej dziury. Kiedy mamy tą nitkę dodatkowo narzuconą na drucik,
to łapiemy od drugiej strony, od środka, prawym drutem. Zdejmujemy to oczko i takie przekręcone dopiero nakładamy na ten drut. Czyli po prostu dosłownie je przekręcamy, prawie tak jakbyśmy je przekręcili w palcach. I tutaj je przekręcone przerabiamy na prawo. I w ten sposób, jak widzicie, ja tutaj po tej lewej stronie dziury nie mam. Czyli po prostu, jeżeli to narzucimy, to tak jak widać będą dziury. W sensie, to są dziury, ale to nie jest błąd. A tutaj po tej lewej stronie przekręcałam i tych dziur nie widać. Resztę przerabiam na prawo. Na drugiej stronie wszystkie oczka przerabiamy na lewo. I tak wygląda z nitki. Zwykłe i przekręcone. I trzeci sposób, jest to sposób z oczka. Tu jest moje centrum. Te wszystkie oczka przerabiam na prawo. Pierwszy zdejmuję, bo jest brzegowe. I jestem przed tym centralnym. I tak jak w poprzednim sposobie łapaliśmy nitkę, tak tutaj, jak to jest oczko na drucie, to znajdujemy prawą pętelkę oczka poniżej. I taką pętelkę wciągamy na drut. I uwaga, nie przerabiamy jej w ten sposób, tylko wbijamy się od przodu, ale też przerabiamy na prawo. Centrum przerabiamy normalnie i jesteśmy po drugiej stronie i też szukamy tego oczka, tylko to jest oczko na drucie i nie łapiemy tego oczka, tej pętelki po lewej stronie pierwszej, bo to jest to, co robiliśmy przed chwilą, tylko tą drugą. I tą drugą nabieramy na drut i tu już przerabiamy normalnie, bo jak widzicie, pętelka patrzyła na mnie z tej strony, z tej normalnej strony. I resztę oczek przerabiam normalnie. Jeżeli któryś z sposobów był za szybko wyjaśniony, to oczywiście na spokojnie cofnijcie sobie filmik. Zajrzyjcie jeszcze raz na niego, a w razie czego taka podpowiedź, ten filmik można też odtwarzać w zwolnionej części. Zwolnionej wersji. W ustawieniach YouTube na to pozwala. I na lewej stronie wszystko przerabiamy na lewo. Czyli takie szybkie podsumowanie. Sposób pierwszy jest to po prostu narzut. Dzięki temu mamy takie ozdobne elementy, ozdobne dziury, czy jak nazywa się to poprawnie, ażur. Sposób drugi, mój ulubiony, jest to sposób na dodawanie z nitki. Tu nitka po prostu była narzucona, a tu nitka była przekręcona.
I trzeci sposób, jest to sposób z oczka. Czyli tutaj pilnujemy, żeby to oczko przekręcić, w sensie ono już jest przekręcone, więc wbijamy się od drugiej strony, a tu przejawiamy normalnie. I tak jak pokazywałam Wam, na każdym z tych sposobów centrum składało się z jednego oczka. Jeżeli chcecie, może się składać z trzech, czterech, ilu tam chcecie, nawet dwóch, parzyście może być oczywiście, ale pokazałam Wam taką podstawę. I właśnie w ten sposób najczęściej dodaje się oczka w robótkach na drutach, w ten sposób modelując dzianinę. W tym wypadku wykorzystałam najprostsze techniki. Nie chcę Wam tutaj jakoś pokazywać rzeczy trudniejszych, które oczywiście, jeżeli będziecie chcieli, to możemy nagrać kolejny filmik, bo wydaje mi się, że zwłaszcza jeżeli tu trafią na ten filmik osoby początkujące, to najważniejsze na początku jest po prostu zrobić, a będziemy potem się szkolić i szlifować swoje umiejętności, więc na początek po prostu warto. I tak jak mówiłam, pogadamy trochę teraz dłużej, chociaż może nie za długo. Jeżeli znacie jeszcze jakieś inne techniki i chcecie się nimi pochwalić, albo uważacie, że warto o nich wspomnieć w części na przykład drugiej, czyli na przykład nagrać jeszcze trzy inne techniki na rozszerzanie, to napiszcie mi o tym koniecznie w komentarzu i dajcie znać, jakiego rodzaju ubranie chcielibyście na początek zobaczyć, bo ja na przykład myślę o swetrze rozpinanym, ale może się okazać, że chcecie coś innego. I też w wypadku tutaj tych technik rozszerzania, to jest bardzo fajny pomysł, żeby zrobić w ten sposób czapkę zaczynaną od góry, bo ja na przykład mam problem z tym, że moja głowa jest mega niewymiarowa, więc mi jest łatwiej zacząć czapkę od góry i właśnie te oczka dodawać do momentu, aż osiągnę odpowiednią szerokość i potem sobie dziegać dalej niż na odwrót. Podziwiam osoby, które robią czapki od dołu do góry. Dla mnie to jest koszmar, to jest masa prócia, bo oczywiście ja wiem, że próbki są ważne, ale nie lubię ich robić, więc szukam motywacji, żeby się tutaj przekonać do próbek. Więc koniecznie właśnie napiszcie w komentarzu, czy chcecie część drugą, a jeżeli tak, co powinno się w niej znaleźć. I przypominam, pojawi się niedługo lub już pojawił się filmik o tym, jak te oczka ujmować. Więc zachęcam też do obserwowania mnie na Instagramie, gdzie pojawia się dużo więcej innych treści, trochę innych od tych, które pojawiają się tutaj. Oczywiście jestem tam jako Kurkoko, a jeżeli chcecie się również z nami, innymi kurczakami udzielać na Instagramie, to możecie swoje prace pokazywać pod na przykład oficjalnymi hashtagami, jest to kulskurkoko lub hashtag kurkoko, albo po prostu możecie mnie oznaczać. Więc idźcie ćwiczyć swoje tutaj techniki rozszerzania, a my widzimy się następnym razem. Pa!